witamy serdecznie wszystkich hodowców. Dobry wieczór. Znajdujemy się dzisiaj w hodowli pana Mariusza Kuras w oddziale 0356 w Żmigród. Oddział, który odwiedzamy, jest to nowy oddział, oddział, który nie odwiedzaliśmy jeszcze ani razu, ale jak wiecie, no odwiedzamy od razu mistrza oddziału, mistrza okręgu, mistrza rejonu i mistrza prawie już ogólnopolskiej wystawy. Można by powiedzieć, że niewiele zabrakło, bo tam jest chyba 20 miejsce w kategorii B. Hodowca, który tak naprawdę nigdy nie był pokazywany w środowisku jakichś sław gwiazd gołębiarskich, a z tego tytułu, że tutaj pan Mariusz jest osobą, która jest bardzo skromna. W dzisiejszym materiale pokażemy gołębie rozpodowe, oczywiście gołębie lotowe, które uzyskują najlepsze tytuły, ale przede wszystkim wszystkich hodowców chcę zaprosić na licytację, bo jest możliwość z tej hodowli nabyć 7 gołębi. Co prawda mnie to wiele kosztowało, bo tych gołębi w ogóle nawet z tej hodowli nie była możliwość zabrania żadnego gołębia na aukcję, bo pan Mariusz już nie miał nic do sprzedania. My taką aukcję zorganizujemy, ale o tej aukcji więcej się dowiecie już w następnym materiale parę dni po publikacji tego, więc trzeba na to czekać. Naprawdę 7 super ptaków, bo będzie gołąb, który jest 4. lotnikiem, będą gołębie po 10 konkursów, będą wnuki 808 od Karola Paszka, więc kilka fajnych gołębi. Tutaj oddaję może już głos panu Mariuszowi, żeby powiedział trochę więcej o swojej hodowli, przede wszystkim o wynikach, jakie uzyskał w roku 2017 Wyniki w 2017 zdobyłem w oddziale mistrza w kategorii A, mistrza w kategorii B, drugiego wicemistrza w C, mistrza w D, mistrza w rocznych, drugie miejsce na młode, trzecie młode na miejsce tam w typowanych. W okręgu jestem piątym przodownikiem w A, pierwszym przodownikiem w B, pierwszym przodownikiem w D. Mimo okręgu, czyli tak, w okręgu, trzeciego lotnika okręgu mam rocznego, 14 i 15 roczniaka w okręgu i trzeciego przodownika w regionie w kategorii B, 111 i 22 przodownika w kategorii B w Polsce. To jak widzimy wyniki, to super, bo hodowla, która tak naprawdę nigdy nie była pokazywana w szerszym gronie hodowców. Ja też, no powiem szczerze, jestem zaskoczony, bo tak naprawdę o panu Mariuszu tu się dowiedziałem tylko i wyłącznie przez hodowcę z Lublina, tak? Żeby mnie przekrócił. Tak. Hodowca, który do mnie zadzwonił, mówi: panie Wiktorze, mówi, może jest możliwość, żeby pan pojechał do takiego hodowcy, pana Mariusza Kuras, do Żmigroda, bardzo dobry hodowca, który osiąga super wyniki. Mówię: no wie pan co, no nie ma problemu, tacy hodowcy nas interesują. Mówię: na pewno będę zainteresowany, tylko w późniejszym terminie skontaktujemy się. No i tak było w sumie, że ja tutaj zadzwoniłem, jak zarówno tutaj o ten film, pan Mariusz w początku nie chciał, bo on, wiadomo, no, żeby gdzieś tam nie przechwalać się tymi wynikami, tymi gołębiami, no ale zdecydował się, że jednak zgodzi się na ten materiał, żeby nakręcić. No i tak dzisiaj przyjechaliśmy, ja jestem mile zaskoczony, bo no to co dzisiaj zobaczyłem, to mnie trochę przerosło. No są hodowcy, którzy są bardzo dobrzy, no ale pan Mariusz przerósł już mnie całkowicie, ze względu na to, że te ptaki dosyć, że są prowadzone w trzech liniach dosłownie, bo jest linia gołębi Hojaka, linia gołębi Bogonos, tak, żebym się skręcił, i linia gołębi Karola Paszka, czyli gołębia 808, bo tutaj pan Mariusz w swojej hodowli miał syna 808, są teraz wnuki 808, między innymi właśnie trójka chyba trafi na aukcję wnuków 808, tak, do nas na sprzedaż. Ale to co mówię, licytacja jest osobnym tematem, to trzeba śledzić. Tutaj jeżeli chodzi o pana Mariusza, te gołębie naprawdę są no topowe, bo tutaj taki hodowca, który musi wygrywać z takimi rywalami, no to wiadomo, musi mieć ptaki bardzo dobre. Jedyna sprawa jeszcze, co mogę powiedzieć, zapraszamy do subskrybowania kanału, bo kiedy zasubskrybujecie kanał, moje filmy, które nagrywamy, wyświetlają się w pierwszej kolejności, będziecie widzieli, co nowego dodajemy. No i oczywiście łapka w górę. A my przechodzimy z panem Mariuszem do prezentacji gołębi. Między innymi właśnie ten gołąb i jeszcze jednego zaprezentujemy. Co to są za ptaki? Ten gołąb jest z 15 roku, wywodzi się z gołębi Hojak razy Bogonos. Ten gołąb w standardzie zdobył pierwszą nagrodę w okręgu w 2017 i idzie na wystawę ogólnopolską z pierwszego miejsca. Zrobił 9 konkursów, w tym pierwszy z Holandii był na oddział i drugi z 500 na oddział. Na ogólnopolską wystawę idzie w standardzie, tak, ale tak, mamy drugiego gołębia, który idzie w kategorii B, tak? Jako tak, trzeciego miejsca. Tak, samiczka idzie 25,70 z 15 roku, w kategorii B ma 42 lata wylatane i wywodzi się z gołębi Bogonos z linii Ost i super rozpłodowca Belga. Ten Belg został sprzedany już, bo już starszy. To był gołąb, który był zakupiony tutaj i te gołębie po tym Belgu się super sprawdziły. Tak, jest kupę 10. Zresztą jak wiem, tam będzie też na aukcji z tego Belga jeden syn, więc tak, 10 gołębi. Zabraliśmy 7 najlepszych gołębi, tylko tyle powiem w sprawie tej aukcji. Przechodzimy już do prezentacji gołębi już na gołębniku lotowym i tam więcej pokażemy. Przejdziemy teraz do prezentacji kilku gołębi lotowych, gdzie pan Mariusz opowie o swoich najlepszych takich perełkach lotowych i tutaj przedstawimy te najlepsze ptaki, które posiada w tej hodowli.
Ten gołąb jest z 16 roku. W kategorii rocznych trzecie miejsce zdobył na wystawie okręgowej w tamtym roku i trzecią nagrodę za standard. 11 konkursów zrobił. Jego brat 8 konkursów zrobił. Tak samo z tamtego roku. I dwie siostry typowo 100% jego, tak samo po 8 konkursów. I wywodzi się po gołębiu bosym, super rozpłodowcu i po samiczce też bosej karpiatej. Wcześniej przedstawione. Na oczywiście te gołębie, tutaj gołębie rozpłodowe pokażemy w mieszkaniu, tak żeby po prostu fajnie to było tak. Tutaj do zaprezentowania. No tutaj na razie skupimy się na gołębiach lotowych. Powiedzmy teraz tak, potomstwo po tym gołębiu akurat, który pan trzyma, jak się spisuje? No po tym potomstwie, no się tak dokładnie nie wiem, jest coś na pewno po młodym locie, no ale to dopiero gołąb roczny, nie? No tutaj, no ale bracia, siostry naprawdę są dobre gołębie. Które się spisują w lotach, tak? Tak, tak. Mhm. No a powiedzmy teraz tak, jak pan podchodzi do selekcji gołębi? Bo to jest bardzo ważne w hodowli, jak pan podchodzi do selekcji gołębi? No, musi mi leżeć w ręce, podobać się, przedramię ładne, plecy. No i taka jest selekcja u mnie. Ja tam się nie patrzę, czy to młody jest po młodym locie, bo niektórzy oszczędzają, bo trzeba dać szansę, nie. Ma być na przykład 20 w jednym przedziale gołębi, to ma być 20. Przepełnienie jest najgorsze, co może być. Czyli widzimy po prostu, że ma ilość, co właśnie tu jest świadectwem tego, co widzimy w tym gołębniku, że jest dosłownie kilkanaście gołębi, tak? No właśnie, samiczka w tamtym sezonie zdobyła 10 konkursów, roczna. W kategorii B 40 parę ma wylatane. Wychodzi się po oryginalnym chojaku, siwym białolocie, tam przedstawiony w rozpłodzie. Samiczkę miał stary ten chojak swoją wnuczkę i naprawdę samiczka klasowa. Mm-hmm. A powiedz mi, jak tutaj się stało, że pan nabył gołębie od pana, no, świętej pamięci już, pana chojaka, tak? Kiedyś dawniej miałem sklepik i przyjeżdżał do mnie po zakupy, no i sam mi zaproponował. Później po śmierci też nabyłem, bo matka Lesia zadzwoniła, żebym sobie przyjechał coś wybrać. O. I wtedy te gołębie pan nabył? Tak, i... tak. Tak, no. Gołębie, które tak naprawdę dzięki nim pan zdobywa takie tytuły, tak? Tak, bo to spasowały te gołębie właśnie z bogonosowymi i spaszkowymi. Spaszkowymi, tak. Tak, i naprawdę. Tutaj trzeba zaznaczyć to, że linia gołębi chojaka, linia gołębi bogonosa były to gołębie bardzo dobre, ale linia Karola Paszka, czyli tego gołębia 808, w tej linii krwi, tak. Tej całej tej bazie pana teraz hodowli, dała taką kropkę taką i nad i. Te gołębie, no, powiedzmy, na chwilę obecną wręcz wymiatają, bo pan w oddziele zbiera wszystko, co leci przez no, kilkanaście lat, tak? Tak jest. No Leszek świętej pamięci tak samo miał 3 olimpijczyki, to są gołębie klasowe. Tutaj widzimy i też jak można właśnie by skrzydło pokazać tej samicy, bo widzimy taki specyficzny kolor, bo można troszkę niżej dać. To się nazywa tak zwany tutaj marker, o jak widzimy to lotko jedno białe, to tak zwany marker, jak to na Śląsku hodowcy mówią, gdzie tak naprawdę bardzo dobra cecha gołębia, czy lotowego, czy rozpłodowego, no to, tak jest, to tak. Już każdy musi sobie odpowiedzieć, tak? Ta samiczka jest prawnuczką złotej pary, chojaka. Ten gołąb jest z 12 roku, już 5-letni. 30 konkursów ma wylatane, wiele pomógł mi w kategoriach, jest uniwersalnym gołąbkiem i w kategorii A dobre wyniki robi i w kategorii C czy B. Jego dzieci, kurde, w tamtym roku wylatały, jeden 10 konkursów, druga 7, trzeci 9, no naprawdę dobry gołąbek. Pochodzi po naprawdę super rozpłodowcu belgu, został ten bel sprzedany do Białegostoku. Samiczka jest oryginalna, Leszek Hojak z gołębi i De Clark. Te gołębie pasują do siebie i on tak samo przekazuje dobre gołębie. Przede wszystkim ptaki, które się w pana hodowli sprawdzają. Tak, to jest taka linia, taka powiedzmy, ten gołąb jest specyficzny ze względu na to, że on mi przypomina linię gołębi takich trochę a la Jansen, ze względu na to, że one takie specyficzne tak, mają jest, te... Tak, ten bel był z bosów się wybrał. Czyli linia, stara linia gołębi tak, Jansen i tak. Tutaj warto właśnie zaznaczyć, że ten gołąb właśnie charakterystycznie nawet budowę, ten dzioba i ogólnie też te mazane takie plamki na skrzydłach świadczą takiej właśnie linii, właśnie starej linii Jansen, tak? No, sam się wybrał, on sam w oddziele zdobył 11 konkursów, wszystkim lotnikiem był, w okręgu chyba 20. No naprawdę dobry gołębi. I wybiało lotek 14 roku, wywodzi się naprawdę ze super gołębi lotowane, przeznaczone są teraz do rozpłodu. Do rozpłodu. I ojciec jego wywodzi się chojak razy pałka z linii Ost. On sam w kategorii B super wylatuje, jest drugi czy trzeci rok z rzędu. Jego dzieci
tak samo lotowane są po 6, po 7 konkursów robią. Młodych ze 4 teraz zostało. No naprawdę dobry gołąbek. Mhm. Powiedzmy, jak potem Złotym Gołębiu leci, albo ptaki, które w tej linii są prowadzone? Dobrze, to na tych gołębiach chcę sobie tak oprzeć hodowlę, po tej ostowej, po tych siwich białolotach, chojakach, po tych wnukach tej złotej pary. Naprawdę, no, gołębie są dla mnie dobre. Ptaczka roczna, teraz dwuletnia będzie, tak? 8 konkursów zrobiła, to jest siostra trzeciego lotnika okręgu rocznego, co był przedstawiony niedawno, Karpiaty Jasny, po tej samej parze w standardzie zdobyła pierwszą nagrodę w okręgu. 8 konkursów, super zamiczka, typowo poszła w chojaki, bogonosa, białym biurkiem, naprawdę niezawodna samiczka, była oszczędzana. Nie na wszystkie loty, tylko krótkie i średnie dystansy. I dzieci tak samo już się pokazują po niej, choć młoda jeszcze jest. Także przyszłość powinna być z niej. Jak widzicie, hodowcy, hodowla pana Mariusza jest hodowlą bardzo ciekawą. Pan Mariusz zapewnia tutaj gołębiom naprawdę największe, najlepsze warunki. No i to jest ten klucz chyba do sukcesu, bo gołębnik to jest podstawa. Jednak jak przejdziemy do gołębnika, jak przejdziemy do mieszkania, w mieszkaniu zaprezentujemy hodowlę, przedstawimy wyniki, opowiemy przede wszystkim, jak przygotowane są gołębie do sezonu lotowego, okresu rozrodczego, ale przede wszystkim, co hodowcom młodym przekazać, żeby hodowcy popełniali jak najmniej błędów. Jednak póki co jeszcze, jak jesteśmy w gołębniku, panie Mariuszek, może coś powiedzieć o tym, jak zrobić ten gołębnik funkcjonalny, bo widzę, że tutaj klimatyzacja i wentylacja to jest, no, coś pięknego. Gołębnik jest prosty. No przede wszystkim właśnie najważniejsza jest wentylacja, żeby od dołu zawiewało, do góry w suficie są otwarte te, żeby to szło do góry ten kurz. Można w razie upału przyciemnić trochę, żeby się nie nagrzewał ten gołębnik. No i tyle. Mhm. A powiedzmy tutaj, jeżeli chodzi o gołębnik, kiedy ustawiony? Na południe. Mówię, kiedy ustawiony? Ile lat temu, tak? No z 12 miałem. 12 rok, tak? Tak, 12. No i teraz tak, i trzeba to hodowcy zwrócić uwagę na to, że on nie jest wmalowany jakimś wapnem czy czymś, tylko wypalany, czyszczony, tak. I zero jakiejkolwiek chemii, żeby tutaj było ładowane. Prosty, zwykły system, i tym systemem możecie hodowcy osiągnąć jak najlepszy sukces, bo takie wyniki jak pan Mariusz osiąga, no to jest coś na miarę mistrza nawet świata, można by określić. Bo tutaj w tej hodowli ptaki co prawda pokazują swoją klasę dopiero od 3-4 lat do tyłu, bo sezon jak zarówno 14, 15, 16 i 17 są to sezony bardzo udane. Wyniki, jakie tutaj pan Mariusz osiąga, no to można sobie gdzieś tam podejść na internecie, no coś fajnego, tak. Przechodzimy do mieszkania i tam postaram się przedstawić tą hodowlę pod kątem tego, co mówiliśmy, czyli przygotowania gołębi do sezonu, ale oczywiście nie zapomnijmy o gołębiach rozpłodowych. Przeszliśmy z gołębika lotowego do mieszkania pana Mariusza, aby zaprezentować wyniki lotowe, wyniki z sezonu 2017, no ale jak oczywiście z poprzednich lat, jakie tutaj pan Mariusz osiągnął. No, panie Mariuszu, może przede wszystkim jak pan przedstawić, jak ten sezon 2017 się zakończył, no, tak? Dla mnie bardzo dobrze, no chyba najlepszy sezon w życiu. Mistrzem kategorii A jestem w oddziale, mistrzem kategorii B, drugi wicemistrzem w C, pierwszy w D, pierwszy w rocznych już piąty raz jestem rzędu mistrzem oddziału, na młode jestem drugi i trzeci, w okręgu w kategorii A jestem piąty przodownik, w kategorii B pierwszy przodownik, w kategorii D pierwszy przodownik, roczniaka mam trzeciego, z 11 konkursami, samiczki dwie mają po 10, to są 14 i 15. Czyli jak widzimy, te wyniki są, tak. W sezonie 2017, no super. Tak. A powiedzmy, sezon jak był 17 określony? Jako łatwy, no, trudny? No dla mnie nawet dosyć do łatwych, bo tak przeważnie no, był słaby. Loty były przez inne lata, dużo głębi się ginęło. Mhm. A powiedzmy tutaj, jeżeli chodzi o gołębie, bo mówimy, no wyniki w okręgu są super, a gołębie jako lotniki też spisywały się w tym sezonie bardzo dobrze. Tak, tak. No jestem w trzeci przodownikiem w kategorii B w regionie, 22 przodownikiem Polski w B, 111 kokcykwent. No to bardzo ładnie, bo tutaj widzimy, że jednak nie, no tak typowo te gołębie są na takie przeważnie na średnie dystansy. No ale przede takim ukoronowaniem tego jest to, że te gołębie jest tutaj z okręgu od was pojechały na wystawę ogólnopolską. Tak, tak? Dwie sztuki załapały się na okręg i do regionu. I potem na wystawę ogólnopolską. W kategorii B jest trzecia samiczka, 40 kokcykwent ma i samczyk z pierwszą nagrodę za standard ma, nie? Mhm. Tutaj by można pokazać ten puchar, bo jest to naprawdę coś fajnego, jak hodowcy mogą zaobserwować.
mamy tak naprawdę jeden taki duży puchar za oddział. I to, jest 9 pucharów w jednym. Dokładnie, takie jakby tabliczka, która jest przywieszona, no i tam za panem Mariuszem drugi puchar, jak widzimy tutaj aż... To jest z 2016. Do samej ziemi wręcz, tak? Tak samo, 9 pucharów w oddziele. Mhm. I teraz tak, no powiedzmy, jak gołębie? Skąd gołębie? Skąd ta linia gołębi taka, no powiedzmy, wybita? No gołębie nabyłem od świętej pamięci od Leszka Hojaka z oddziału Czebnica. Super gołębie i od Mieczysława Bogonosa z oddziału Brzeg Dolny. No i tam pojedyncze sztuki to od Pawelca. Teraz się wymieniam z Mariuszem Miziakowskim z Płońska. Paszkowe. Od Paszka biorę te gołębie, a on znowu Hojaki, bo pasują do siebie. Ten kolega z Płońska Mariusz i trzecie miejsce ma w kategorii A. Także te gołębie do siebie pasują. Tutaj jeżeli chodzi o Karola Paszka, miał pan dwójkę dzieci, 808, tak? Nie, cztery jedynki jednego miałem. Mhm. No jedną wnuczkę. Aha, przepraszam, wnuczkę. Wnuczka to jest ta czerwona. No i tak sobie to po tych ciągnę. A gołębie jak się sprawdzają? No bo tutaj tak, hodowcy widzą, no pan Mariusz jest człowiekiem bardzo skromnym, nie wychodzący poza szeregi i stara się po prostu robić swoją robotę. No bo tak. I ta skromność powoduje, że po prostu nigdy nie był jakby w jakiś sposób tutaj transmisja była nie prowadzona nigdy z tej hodowli, a jest co pokazać. No i tak dzisiaj tutaj dotarliśmy, hodowcy zobaczą super hodowlę, gdzie gołębie właśnie pochodziły z hodowli pana Karola Paszka, z gołębi tutaj Hojaka, tak? Tak. I jeszcze jest ta jedna linia gołębi. Bogonos, tak? To są te gołębi, które jak pan łączy pomiędzy sobą, najlepiej się spisują. Tak, najlepiej pasują. No i teraz powiedzmy, jakie to są te najwybitniejsze gołębie tutaj u pana w hodowli? Ja tak lecę na kategorii. Nie mają tam wybitnych tych, kurde, konkursów dużo, nie? Ale w kategoriach, przeważnie w kategoriach średnich. No może w długich nie umie, bo potrafię mieć pierwsze serie, pierwsze dyplomy. No ale potrafię i serii nieraz nie złapać, nie? No, także pasują mi loty średniodystansowe. Bo na przykład z takiego Burga 360 km 11 pierwszych miałem. Siadły na dwie grupki. 5 raz, później 6. Z krótkiego lotu 143 km 14 na raz mi siadło. To 14 pierwszych na oddział miałem. Z 500-ki ciężka była upalna. 8 czy 9 sztuk na raz siadło. Było to od drugiego miejsca wzwyżnie w oddziele, nie? A co jest wyznacznikiem tego sukcesu? Co trzeba zrobić, żeby ten wynik taki osiągnąć? No co dzień trzeba dbać, chodzić koło tego. Karma, preparatu. Karma, na karmie lecę, wymyślają tam cudy. Ja lecę na karmie tu z Jelcza Laskowic, od pana Wierzbickiego, ziarko się nazywa. Dokładam tam ze 2-3 worki z Werselagi, więcej nie wymyślam. Czyli zwykły, prosty sposób, tak? Tak, na osiągnięcie sukcesu. Na preparaty, jaka firma tutaj dominuje? No, przeważnie z Primy. Aha, pana Andrzej Kłosi, tak? Z Patrona. No pojedyncze tam różne są, no to zależy co tam przypasuje, nie? No, kreatynę też dla gołębi daje. Taką dla ludzi? Tak. Białko tak. Też? Białko też. Dla ludzi? Tak. A węglowodany? Nie, to nie akurat. No, elektrolity tam różne, no ale... Tak przeważnie na Primie, nie? No powiedzmy teraz tak, ma pan sezon rozpoczęty 2017. Jaką pracę trzeba wykonać, żeby ten wynik taki zdobyć? No bo to nie jest, ten wynik nie bierze się po prostu gdzieś tam, że po prostu pan się schylił po niego i pan osiągnął taki wynik, bo to tak na pewno nie jest. No jak tutaj ten wynik osiągnąć? Taki magiczny jakby sekret można hodowcom zdradzić. A ja wiem, tak szczerze, no co dzień trzeba chodzić, tego sprzątać, karmy dobre, to obserwować gołębie, czy coś im się dzieje. I ze 2 razy w miesiącu pobadać ich, tak jak napierzenie, trzeba zaraz po lotach pobadać, czy coś im jest. Jak jest coś, to przeprowadzam kurację, żeby się zdrowo pierzyły. No i później w styczniu przeprowadzam znowu kurację, ale badając pierwszo, nie? Żeby to 100% wiedzieć, co im podać. A jaki magiczny środek w hodowli pana jest? Ja wiem, magicznego środku nie ma, bo to tam tylko takie mówię. Gadanie, nie? No nie ma, no. Pytam, bo dużo hodowców dzwoni i dopytuje właśnie, no, co ci najlepsi hodowcy podają. Musi gołąb być zdrowy. Przede wszystkim o żelazo mi przypasowało też.
Żelazo, ale jakieś aktywne, czy? No, z Patrona na przykład jest bardzo dobre. Z Brokampa. Żelazo, tak? Tak. Go musi być we formie, no. Mhm. Żeby... No ale teraz tak, no bo panie Maruszu, jakby to można inaczej uściślić, no bo hodowcy ogólnie, no, opowiada pan o karmach, preparatach, ale jak ten sezon rozpocząć? Co trzeba przeprowadzić przed sezonem lotowym? Bo wiadomo, no jakieś tam kurasje na drogi oddechowe, na to wszystko, no to jest oczywista sprawa. Ale potem w trakcie sezonu lotowego jak utrzymać tą szczytową formę u gołębi? No bo jednak jeżeli pan osiąga na tytuły takie mistrzowskie w oddziele i okręgu, no to te wyniki, żeby utrzymać, trzeba mieć, no wiadomo, no zdrowe gołębie, ale utrzymać jeszcze te gołębie w formie. No jak teraz do tego doprowadzić, żeby te gołębie nie zatraciły formy? Jakieś treningi, jakaś motywacja? No oczywiście, trzeba gołębie wcześniej zacząć wywozić, przyuczać ich do siebie, motywować, żeby załapały, o co chodzi. A coś magicznego takiego, co pan po prostu robi i ten wynik się pokazuje lepszy? Nie ma takiego czegoś. No wywożenie, jeszcze raz wywożenie. Co najmniej z 2-3 razy w tygodniu. Na loty gołębi dorosłych? Tak, dorosłych. To też pan wywozi, tak? Tak, aha. Tak. Czyli powiedzmy, lot jest powiedzmy 500 i przed 500 gołębie jeszcze 2 razy na lot. Tak, jest. Aha, no tak. To tu powiem szczerze, jak widzą hodowcy, niektórzy mistrzowie nie chcą tego zdradzić, a tutaj informacje... Nie, no co mam kłamać, tak jest. Jak jest ładna pogoda, da rady rano wywieźć, bo muszę też iść do pracy i w miarę szybko, to nieraz nie da rady. No, ale wtedy pomocna mama zawsze jest. No, mak to wywieźć mi rodzice, to... No ale to trzeba iść i rozdzielić, nie? Też za długo nie mogą być razem. No, bo tak to było, nie byłoby problemu. Mhm. A powiedzmy teraz tak, gołębie z hodowli pana tutaj, jak się spisują w Polsce? No bo wiem, że kilku kolegów w Polsce od pana te gołębie kupiło i te gołębie z bardzo dobrym skutkiem lecą. No, taki kolega właśnie, Mariusz Misiakowski z Płońska, bardzo jest zadowolony, bo i z chojakami pokrzyżował te paszki. Jest trzeci w regionie tam u nich w kategorii rocznej. A taki Daniel Ziarkowski też zaczyna sobie już chwalić. Tak niedawno my się poznali. Też tam już mistrzem w okręgu był, no, na młode. Tak wiele, bo tak gołębi. No i kolega tu z mojego działu tak samo ma 300 chojaka ode mnie, 3 w okręgu. 6 w Polsce w redakcji hodowcy, tak? Mhm, tak. Teraz ma takiego jeszcze półbrata, tak samo po 10 konkursów zrobił. No nie ma chłopak czasu, kurde, przy gołębiach chodzić. No ale no, tak dosyć. Ja potrafię mieć pierwsze serie w oddziele, to on zaraz za mną ma, jak są w miarę udane loty. Mhm. No a powiedzmy teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię gołębi teraz, jak mamy okres parowania, jak pan podchodzi do parowania? Robi pan jakieś imbredy do tego, do hodowli? Robi pan jakieś linie gołębi? Jak to jest u pana w domu? No tak zaczynam teraz tak robić, ale tak nigdy nie robiłem. Ale tak zaczynam jeszcze raz tak właśnie parować, żeby to... Będę chciał właśnie te chojaki sobie tak na blisko poparować, no bo już gołąbki się starzeją, żeby to jeszcze na parę lat starczyły. Mhm. I teraz tak, tutaj wiem, jeżeli chodzi o budowanie linii, no to jest podstawa, tak? Mhm. A jeżeli chodzi o lotniki, gołębie takie, które wychodzą w lotach najlepsze, to jak to u pana jest? To są jakieś gołębie krzyżowane, czy...? Tak, krzyżowane, no to mówię właśnie, dlatego Bogonos tam razy właśnie chojak, nie? No i to naprawdę, bo miałem od Bogonosa z jajek, to był pierwszym lotnikiem w okręgu, 13 kokcykwent, konkursu, przepraszam, i... 500 kurde kokcykwent, naprawdę dobry, bo i w kategorii D miał 51 w 2 latach, no ale nie chciało mi się go dać na ogólnopolską wystawę. No i przepad też na ciężkim locie, no to naprawdę kupę dobrych gołębi, szybki zginęło. Teraz mam na przykład trzeciego lotnika w okręgu, to też jest Bogonos razy chojak, 4 sztuki roczne, już dawno tak nie miałem, bo 3 sztuki po 8 konkursów, jeden właśnie ma 11, to jest trzecim lotnikiem i pozdobywały za standard nagrody, za wyczyn. Mhm. Czyli widzimy, że te gołębie dają radę. Tak, już kupę lat mam te same gołębie naprawdę i nic na razie się nie tego, nie słabną. Tam pojedyncze ptaki wprowadzam, no bo to trzeba. A powiedzmy zakupy na sezon 2018 już jakieś są planowane? Bo wiadomo, żeby coś w krajach utrzymać, trzeba coś nowego wprowadzić. No to dlatego wymieniam się z Mariuszem Misiakowskim z Płońska i Danielem Ziarkowskim też. On tam jest z Ciechanowa, z Pomiechówek.
No to tam na przykład takiego Deklaka mam super pożyczonego, Ringlose tam od Marka Czaski, on tam sprowadzał, kupywał. No i to tak. No i od kolegi opożyczyłem trzeciego lotnika okręgu właśnie rocznego Hojaka, półbrata, co ma 10 konkursów i dobre gąbki wydał, po 7-8 konkursów teraz mają roczne. I tak naprawdę to mi na razie innych gołębi nie trzeba. Starczy mi to na 2-3 lata, tak spokojnie bym nie musiał nic wprowadzać. A hodowla, jak widzicie, hodowcy pana Mariusza jest bardzo hodowlą taką ciekawą. A dlaczego? Jeżeli chodzi o kwestie lotowania, każdy hodowca stara się robić to wszystko jak najlepiej, a i tak w jakiś sposób zawsze te błędy popełnia i mu to nie wychodzi. Tutaj u pana Mariusza jest to wszystko tak prosto prowadzone, że ten sukces jest zapewniony poprzez tylko i wyłącznie tą prostotę. Nie tak. Robi pan jakichś kroków za bardzo do przodu. Robi pan zwykły, prosty system przygotowania gołębi do lotów i tym sobie pan zapewnia ten sukces. I teraz jak można by to hodowcom pokrótce, może nie tyle wytłumaczyć, ale powiedzieć coś na zasadzie jakiś porad, czyli co pan robi w trakcie sezonu, bo to będę cały czas podtrzymał, dlatego że hodowcy oglądający ten film muszą z tego filmu dowiedzieć się jak najwięcej. No i teraz co można hodowcom pokazać czy przedstawić pod kątem sezonu lotowego? Jakie błędy, żeby nie popełniali hodowcy? Co w trakcie, powiedzmy, lotów, żeby zapewnić gołębiom? Co podczas treningów zapewnić? Jak można to określić sobie tutaj? Puszczam gołąbki w pary koło 15-17 lutego co roku przeważnie. Wychowują po jednym młodym. No nieraz tam się zdarzy, że poniosłem drugie jajka, ale raczej nie dopuszczam. I są gołębie już przy większych młodych wywożone ze 2-3 razy tak co najmniej w tygodniu. I jak gołębie tracą kurde motywację, trzeba ich z powrotem przyparować, żeby wiedziały o co chodzi, z powrotem powywozić, znowu dopuścić ich na chwilę. Nie wiem co to. I tyle, tak? No tak. Czyli widzimy, że to jest tak proste. Tak, proste to jest naprawdę. No ale po prostu gołębie nie potrzebują aż tak dużej opieki, gołębie są zdrowe i to jest tak, ten jest. Sukces dokładnie. Tak. Po resztą gołębie cały czas selekcjonuję już od młodego, jak się wyklują. Ja jej potrafię młode zlikwidować po młodym locie, większość nie robi tego, no ale zawsze są przecież jakieś, odskakują od normy. Jak pan podchodzi do tej właśnie selekcji? Bo wiadomo, gołębie młode, każdy zostawia wszystkie do końca, tak. Bo się boi, że usunie jest, tego najlepszego, tak? I to jest błąd. I tak mi właśnie kolega Bogonos podpowiedział, zlikwidujesz, nie będziesz miał problemu, że on będzie dobry czy nie będzie dobry. Ma być tyle w gołębniku, to tyle. Najgorsze jest przepełnienie w gołębniku. Ale tak patrzę na pierzenie, jak się pierzą, to są usuwane. Dla mnie musi być gołąb taki w miarę szeroki w plecach, skrzydło dobre, mocne. Czyli, no i tak tyle. Czyli widzimy po prostu, że tutaj jeżeli chodzi o hodowlę pana, tutaj jest to hodowla taka w 100% w uproszczeniu prowadzona, tak? Tak, tak jest. Nie ma nic takiego nadwyraźnie dodatkowo wprowadzane. A teraz tak, no jeżeli chodzi o kwestie związane tutaj jeszcze z lotami. Rozpoczynają się loty krótkie, te najkrótsze, czyli powiedzmy 150, 200, 300 km. Jak pan podchodzi do tych lotów pod kątem tego, żeby te gołębie jak najszybciej, te gołębie sprinterskie jak najszybciej wracały? Tak, inni robią właśnie na te krótkie loty głodówki, to na krótko trzymają. Ja tak sobie przeważnie normalnie karmię. I gołębie sobie dają radę. No nieraz i przejdą, jak naprawdę silny wiater boczny czy coś, ale dają radę, odbijają na czas, no bo wyniki są. Nie głodzę gołębi przez cały rok. Czyli po prostu prostota. Tak. I osiągnięty sukces. Selekcja musi być co roku. To tak tyle. Mhm. A jeżeli chodzi o hodowców młodych, co można im doradzić? A ja wiem, no żeby właśnie nie patrzyli tak niektórzy rodowody, czy nazwiska, takie fez. Trzeba pojechać sobie, obejrzeć te gołębie, albo kogoś wziąć, żeby im doradził. A najlepiej sobie jajka okupywać, albo tam, no, zależy, albo młodeczki małe, żeby się u siebie w gołębniku wychowały. Mniej chorują wtedy. Czyli jak widzimy, takie inne metody przygotowania swojej własnej hodowli. Tak. Dobra, a powiedzmy, a tutaj jeżeli chodzi o hodowców, którzy tak naprawdę rozpoczynają karierę, jakie preparaty mają stosować? Chodzi mi już nawet nie o konkretne firmy,
a o preparaty, które no, muszą sobie zakupić do sezonu. No chodzi mi o jakieś, powiedzmy, tak jak pan powiedział, żelazo, białko, kreatyna. Podstawa jest tak dla młodych i zakwaszacze porządne, probiotyki, octy jabłkowe i wiele nie trzeba. Drożdże tam raz do czasu, białko też. No i tyle, i coś na Ecolio, takie naturalne przede wszystkim. Bardzo dobra firma jest z tego. Z Avemedyki mają bardzo dobre probiotyki, znaczy no, naturalne medykamenty. Czyli widzimy, że tutaj, jak widzimy, pan Mariusz jest skromną osobą. Nie chcę, tak mówię, tutaj w jakiś sposób przed szereg wyjść, muszę mu dużo pytań zadawać. Ale zdaje mi się, że to jest może i też ten sukces pewien, że... No tak, no bo co to, kłamać znowu? Nie potrzeba co. No to właśnie. Jak pan wygląda, jak tutaj wyglądają kolejne lata u pana? Co pan planuje, jakieś zmiany czy coś? No bo na pewno każdy hodowca planuje zmiany. A może młodymi spróbować na wdowce. Aha, ale jakieś podejście już w jakiś sposób do tego jest? Chodzi mi nie, o... Nie, na razie nie, bo tak trochę zaleniwy jestem. A tak, no nie. Przechodzimy do prezentacji najlepszych gołębi, czy to rozpłodowych, czy gołębi lotowych. Pan Mariusz w ręku tak. Ma swojego głównego gołębia rozpłodowego, tak? Tak, ten gołąb jest z 11 roku, bosy. Jeszcze raz, od początku. Aha. Cisza. No właśnie. Dobra. Przejdziemy, rozpoczniemy teraz prezentację gołębi lotowych i gołębi rozpłodowych. Pan Mariusz w ręku trzyma swojego jednego z najlepszych gołębi rozpłodowych, tak zwanego bossa. Bosego, jak to można określić. Tak. Więc tutaj pan Mariusz zaprezentuje i powie z tym gołębiem, jaka jest historia związana. No, ten gołąb jest bosy z 11 roku. Wywodzi się od pana Bogonosa z linii Declac, stara linia. Ojciec tego właśnie bosego był najlepszym lotnikiem w okręgu, no i super rozpłodowcem. A samiczka pochodzi od nieboszczyka Hojaka. Samiczka wywodziła się ze złotej pary. No i wydali tego bosego. Naprawdę jest super rozpłodowiec. W 2017 roku 4 dzieci rocznych. 3 miały po 8 konkursów. 1 11, trzecim lotnikiem okręgu był. I za nagrody, za wyczyn, za standard też pozdobywały na 4-3 zdobyły w okręgu. No i z innymi też pasuje, ale typowo z Hojakami. Paruje go teraz z Paszkowymi tak samo i zaczynają się młode pokazywać. No jeden z lepszych w rozpłodzie. Samiczka od niego tak samo jest bosa. A powiedzmy, jak tutaj po tym gołębiu leciało? No, 3 zrobiły po 8 konkursów. Trójka dzieci, tak? Tak, trójka dzieci rocznych. I z tą samicą właśnie składamy, tak? Ten bosy jest z tą samiczką, też od pana Bogonosa, tutaj też trzeba, bosa. Trzeba zaznaczyć to, że kiedy przyjeżdżali do pana koledzy i te gołębie oglądali, to już takie propozycje szły i tak im się gwiazdki w oczach świeciły. No właśnie, niektórzy myślą, bo bosy to już nie gołąb. Nieraz i celowo tak robiłem, że nie obrączkowałem, żeby mnie nie kusiło do lotowania. I właśnie ta para też jest 300 od Bogonosa, ze super gołębi. I naprawdę bardzo gołąbki wydają. Ta samiczka też z połączeniem z lesiowym Hojakiem. Załapał się gołąbek w standardzie teraz na ogólną polską wystawę z pierwszego miejsca. 9 konkursów zrobił, 2 dyplomy na oddział, pierwszy i drugi. Sam nie pamiętam, czy z Holandii był pierwszy, czy z 500, ale 2 dyplomy ma w sekcji 3 po tej parze. Tamta siwa oskowa pasuje z tym białolotem. Naprawdę kupę już gołębi dali dobrych, przeważnie na średnie dystanse. To jest wnuk złotej pary Leszka Hojaka, nieboszczyka. Naprawdę no, dobry. Pamięci. Tak. A powiedzmy teraz tak, te gołębie, pan robi łączenie z tymi gołębiami Bogonosy razy Hojak. Tak. Ale do tego pan dołącza jeszcze gołębie Karola Paszki. Tak, dołączam Karola Paszki. Ten na przykład gołąbek był Mariusza Misiakowskiego w Płońsku, też jest bardzo zadowolony. Też i ze swoją wnuczką on był. Samiczka 10 konkursów teraz roczna zrobiła. 4 u mnie w kategorii B. W okręgu 15 chyba lotniczka. Naprawdę dobry gołąbek. Mhm. To jest siwa samiczka z 11 roku od Bogonosa. Po gołębiach szymli od pałki Tadeusza wyszła siwa.
i naprawdę z tym białolotem pasuje. Jeden gołąbek 425, jako dwuletni był 8 w okręgu w kategorii B. Teraz no to trochę gorszy, no ale 42 miał kokcykwent w B. Naprawdę bardzo dobre gołąbki. Mhm. No jak widzimy, cała ta linia tych gołębi od wielu lat wydaje dobre potomstwo, tak? Tak, tak, bo już tyle lat. Zresztą nawet sama budowa samca, jak widzę, i samiczki, tak. To jest idealne połączenie, bo samiczka drobna, malutka, a samczyk, tak. Widzimy masywny, wielki, tak. Jak można by to nazwać, samczor, taki aż tak. Gołębia, ale widzimy, że te wyniki na tych gołębiach, które pan wykonuje, jest super, tak? I to sukces na pewno jest i gołębi jak zarówno, ale też hodowcy, który do tego ma rękę i podejście, tak? Ta samiczka się wywodzi od Bogonosa, z gołębi linii 058, naprawdę super, z tymi białolotami tu pasuje, nawet potrafiła wydać płowego, jako roczny 8 kungursu zrobił, no ale złamał skrzydło, bo tu mi strasznie walą w linie, jak jastrząb i gania, no i pokusiło mi go dać i zginął, ale samiczka super, z Belgiem na przykład samczyk będzie wystawiony, tak, do licytacji. Dokładnie tak. 10 konkursów teraz robił jako dwuletni. Naprawdę super gołąbek. Ta samiczka jest właśnie po tamtej ostowej 449. 40 ma teraz w 2 latach w kategorii B. Idzie na wystawę ogólnopolską. Wiele czołowych konkursów ma. Jest dwuletnia zaledwie, ale sobie ją przeznaczam już do rozpłodu. To są bardzo dobre gołąbki. A tak w każdej chwili może jastrząb porwać, bo jest tych jastrzębi tu na potęgę. I pasuje na przykład z tym od starego tego chojaka białolota ze synem. Teraz jest 4. lotnikiem na młode. Też będzie ten gołąbek wystawiony. W oddziele. Tak. Ta samiczka jest z 11 roku. Numer ma 15778. Jest siostrą Bosego, co niedawno przedstawiałem. Naprawdę super w rozpłodzie. Ta samiczka się wywodzi od Bogonosa i od Leszka Chojaka. Samiczka po złotej parze i stary deklak od Bogonosa, 1. lotnikiem okręgu. Naprawdę super. Ten gołąb jest 13 roku, 56-24. Super gołąb w lotach i w rozpłodzie. Jego syny po 7-8 konkursów. Wywodzi się z Chojaka Leszka, z gołębi i z Karola Paszki, prawnuk 808, płowego. Tutaj widzimy, że ten gołąb według mnie jest takim jedną taką perełką tej Tak. Chwili, bo jeszcze do tamtego sezonu był lotowany. W tamtym sezonie 10 konkursów. Był też z nim przypadek, bo klatka go przygniosła w głowę, po 2-3 dniach wrócił, nazwany jest kukurydzą. W polu siedział, nic, dobrze, że dotarł, nic się mu nie stało. No i na następny sezon, sezon 10 konkursów zrobił. Gołąb, który trafił już do rozpłodu, można powiedzieć. Tak, gołąb został do rozpłodu, jest z powrotem teraz sparowany na linię Chojaka i Karola Paszki. Czyli linię, z której też się wywodzi, tak? Tak, teraz takie tej samej linii, co się wywodzi, tak, żeby tą linię dalej utrzymać. Ten gołąbek siwy białolot z 15 roku 25-21. To jest po czystym chojaku, co był przedstawiony w siwym białolocie. Sam wylatał w kategorii B 42. Po samicy ostowej 442. 9, przepraszam. Jest typowo gołąbek na średniej dystansy, no ale też pecha miał, bo walnął się w linię. Już został przeznaczony do rozpłodu i z młodą samiczką ostową, co idzie na ogólnopolską wystawę 25-70, wydali już w 1. roku 4. lotnika na młode. Jest ten gołąb, będzie przedstawiony do licytacji. Tak? No dokładnie tak, no, na licytacji naprawdę gołębi. Naprawdę gołębi są super. To jest to chojak razy pałka. Ja naprawdę powiem, super, ja samiczka w ten sposób. Siedzę tak trochę cicho za kamerą, a dla mnie to jest szok, bo te gołębie, jak nawet tutaj inni hodowcy, którzy przyjeżdżali do pana,
to co mówiłem, że gwiazdki mi się w oczach pojawiały, jak widzieli te gołębie, ze względu na to, że jakby te gołębie nie były tak dobre, to nie byłoby takich wyników. No oczywiście. A jeżeli ktoś może by nawet dobrze popatrzył na to nawet nie tyle, że wyniki u pana hodowli, ale wyniki tymi gołębiami osiągają hodowcy z innych oddziałów, hodowcy, których tak naprawdę wymieniliśmy w wcześniejszym materiale. Tak. No a powiedzmy teraz tak, ma pan zamiar w swoją hodowlę wprowadzić inne gołębie, inną linię gołębi? No wprowadzam właśnie te paszki, takie u Daniela Ziarkowskiego. Ale to pojedyncze sztuki, nie chcę tak na razie więcej, bo te są dobre. A za dużo to tak jakbyś obce powprowadzał, obcy z obcym, nie? Ale pojedyncze sztuki sprawdzą się, to zostaną. Kończąc relację w hodowli pana Mariusza, jak widzicie, linia gołębi Chojaka w połączeniu na gołębie Bogonosa i gołębie pana Karola Paszka, no pokazały swoją klasę, no nie ma co się oszukiwać. Gołębie pana Chojaka, no to te trzy olimpijczyki. Karol Paszek, jeden olimpijczyk, 808, tak. Który robi furorę. Tak. Super gołąb pod kątem przekazywania genów. Tak. No i oczywiście gołębie Bogonosa, no to tutaj no nie ma co się oszukiwać. Tak też samo, jest super hodowca, tak. Pan Mariusz, podchodząc do hodowli, widzimy, że nie pojechał, czy jak zaczyna swoją karierę, to wam nie pojechał do jakichś mistrzów i od tych mistrzów tak. Tylko pojechał do hodowców, tych, którzy osiągnęli nie wynik, tak jak to mówię, pod tylko twardością, tak. Tylko o dane linie gołębi pojechał i stamtąd te linie gołębi, bo to co mówiliśmy, ma bezpośrednio syna tego olimpijczyka, tak? Tak. Są to gołębie, które są bardzo twarde. I te gołębie u pana tutaj Mariusza przekazują dalej te geny i dlatego te wyniki się pokazały z takim szybkim nastawieniem na prostą hodowlę, tak? Panie Mariuszu, numer telefonu przede wszystkim, jakby hodowcy chcieli się skontaktować. No mój telefon to 66 27 41 900. Pod ten numer telefonu trzeba dzwonić, tutaj z panem Mariuszem można porozmawiać, dowiedzieć się coś na temat tych gołębi. Rodowody są ograniczone, co prawda, bo pan Mariusz nigdy do tego nie przykładał uwagi. Tak. Jest tylko zeszyt prowadzony i nic więcej. Tak, jest. Więc po prostu nawet na aukcje, które gołębie trafią, są to gołębie, które mają rodowód napisane, jak to się mówi, ręcznie. Tak. Ale nic to nie przeszkadza, liczy się gołąb, a nie rodowód. Tak jak mówimy, no, ważne jest tylko, żeby był jakiś tylko dokument potwierdzający to właściciela i tyle. Przede wszystkim co, no to zapraszamy hodowców do jakiegoś kontaktu z panem Mariuszem. Pan Mariusz na pewno coś odstąpi dla hodowców początkujących, tak żeby każdy był w jakiś sposób tego zadowolony. Tak, żeby był zadowolony, nie? Dokładnie. Co można życzyć hodowcom na sam koniec? No, wszystkiego dobrego, no w nowym sezonie, o. Na nowy rok. Lepszych wyników, tak. Także wszystkim hodowcom życzymy udanego sezonu, a przede wszystkim dobrego lotu. Tak.